Mówią niektórzy, że oczy są zwierciadłem duszy, że z oczu można wiele wyczytać, że są oczy rozpromienione miłością, ale są też oczy smutne. W oczach drugiego człowieka można wyczytać, co w jego duszy gra. W oczach ukochanej osoby można zobaczyć kochanego. Pokój, dobro, pozdrawiam Was serdecznie z pięknych okoliczności przyrody, z Miłakowa. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę o tym, co można wyczytać, co można zobaczyć w oczach drugiego człowieka, a chyba jeszcze bardziej nas interesuje to, co można zobaczyć w oczach Pana Boga. Co Bóg widzi, jak mnie postrzega, czy jestem dla Boga kimś ważnym. Gdy czytamy Pismo Święte, napotykamy tam na wiele fragmentów, które mówią o tym, że Bóg patrzy, że Bóg widzi, że Bóg obserwuje, że Bóg spostrzega. Gdy czytamy Ewangelię, też słyszymy te słowa, że Jezus spojrzał, Jezus zobaczył, Jezus rozejrzał się. Co można w tym Bożym spojrzeniu zobaczyć? I jeszcze chyba ważniejsze pytanie, czy w tym Bożym spojrzeniu, w tym Bożym wzroku, w tym Bożym oku jest również miejsce dla mnie? O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc, a rozważanie zaczerpnę z książki Wieczór z Panem Bogiem. Sandra Palmer Carr opisuje wzruszający moment, który przeżyła wraz z jednym ze swych synów. Kiedy Krzyś skończył 4 lata, miała zwyczaj huśtać go w drewnianym, bujanym fotelu. Tym razem jednak siedział przed nią w rozkroku z nogami ugiętymi w kolanach. Nagle wyprostował się, wyciągnął głowę i spojrzał jej prosto w oczy. Znieruchomiał, a Sandra przestała go bujać. Wziął jej twarz w swoje małe rączki i wyszeptał: „Mamusiu, ja jestem w Twoich oczach”. Przez długi czas trwali tak, patrząc sobie w oczy. Kołysanie ustało, a pokój wypełniła cisza. Wówczas Sandra wyszeptała: „A ja jestem w Twoich”. Chłopiec z zadowoleniem oparł głowę na ramieniu matki i oboje powrócili do bujania. W następnych dniach Krzyś często sprawdzał, czy jego odkrycie jest wciąż aktualne. „Czy nadal jestem w Twoich oczach, mamusiu?” pytał, wspinając się na paluszki. Ona podnosiła go i przytulała, by mógł zajrzeć jej w oczy i samemu sprawdzić. Wciąż tam był. W jaki sposób możemy nabrać pewności, że zawsze jesteśmy w oczach Bożych? Pismo Święte zawiera wiele wersetów wskazujących na to, że On nieustannie o nas pamięta, towarzyszy nam i robi wszystko, co tylko możliwe, aby udzielić nam swego błogosławieństwa. Oczywiście śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie nieustannie przypominają nam, jak bardzo jesteśmy dla Boga drodzy i cenni. Najlepszym czasem, by zatrzymać się i popatrzeć Panu Bogu w oczy, jest wieczór. Pora tuż przed pójściem spać. Twój Ojciec Niebieski pragnie ukołysać Cię do snu swoją miłością, pozwolić Ci od czasu do czasu zatrzymać się, przypomnieć sobie jakiś biblijny werset mówiący o tym, jak wiele dla Niego znaczysz. Nie powinieneś nigdy wątpić w to, że jesteś oczkiem w głowie, któremu Bóg zapewnia swą czułą opiekę i uwagę. Twoje serce może być zawsze wdzięczne i pełne zaufania, bo wiesz, że nieustannie jesteś w Jego oczach. Tak piękna myśl, piękne przesłanie mówiące nam o tym, że mamy być pewni, iż jesteśmy oczkiem w głowie Pana Boga. Piękny to obraz. Tak, Pan Bóg się nieustannie o nas troszczy. Pan Bóg nieustannie na nas patrzy. Pan Bóg widzi nasze życie. Pan Bóg nad nami czuwa. Pan Bóg się o nas troszczy.
Pan Bóg chce dla nas szczęścia. Pan Bóg chce wlać w nasze serce pokój. No, po prostu Pan Bóg chce naszego zbawienia, czyli niekończącego się szczęścia tam w niebie. Oczywiście tutaj na ziemi czyha na nas wiele pułapek, wiele zasadzek złego. Co więcej, ten zły, i to jest jego diabelska robota, ten zły nam podpowiada, a jesteś nic nie warty, a jesteś grzeszny, a Pan Bóg się tobą nie interesuje. Regina Brett kiedyś napisała książkę, zresztą tę książkę czytaliśmy sobie też w Słowie na dobranoc, książkę pod tytułem Bóg nigdy nie mruga. Znaczy ona doświadczała takich sytuacji w swoim życiu, że wydawało się jej, że Bóg o niej zapomniał. Jakby nie zauważył jej przyjścia na świat. Oczywiście sama Regina potem mówi, że wielokrotnie, że właściwie, że nieustannie doświadczała w swoim życiu Bożej opieki. Bo tak jest, bo Bóg nigdy nie mruga. Każdy z nas jest dla Boga ważny. Każdy z nas jest kimś, o kogo Bóg się nieustannie troszczy, kogo chce nieustannie obdarowywać swoim błogosławieństwem. Lubię to powiedzenie, nie pamiętam, gdzie to przeczytałem, czy u kardynała Ratzingera, czy u Raniero Cantalamessy. W każdym razie powiedzenie, czy myśl bardzo mi się podoba, często ją powtarzam i dzisiaj też na zakończenie naszego spotkania ją przytoczę, a mianowicie: zatroszczył się Bóg o was wczoraj? Zatroszczył się. Dzisiaj? Zatroszczył się. Jutro również się zatroszczy. I słuchajcie, z tą pewnością możemy spokojnie zamknąć oczy, pełni pokoju w sercu, pełni tego przekonania, że rzeczywiście Bóg się zatroszczy, bo Bóg patrzy z nieba na sprawiedliwego i Bóg chce nam błogosławić. I Bóg chce naszego, tak jak powiedziałem, niekończącego się szczęścia. On się o to zatroszczy, a my pozwólmy Mu prowadzić się przez życie. Tego Wam, tego sobie z całego serca życzę. Wszystkiego dobrego, pokój, dobro, dobrej nocy.